Ani poprzednia ustawa, ani ta nie rozwiążą problemu węgla, ponieważ po prostu węgla nie ma. Najpierw Platforma z PSL-em, potem wy zrezygnowaliście, czy chcieliście wygasić węgiel w Polsce. Chcieliście importu z Rosji węgla, no bo do tego wasze działanie się sprowadzało. Potem z dnia na dzień zablokowaliście ten import z Rosji. Nawet już zapłacone przez polskie firmy węgiel nie chcieliście ściągać, co już było super krótkowzroczne i doprowadziło do kryzysu tych firm, ale to wasz problem. I dodatkowo dzisiaj nie macie żadnego rozwiązania na to. Ale stwarzacie nowe kłopoty, bo wrzucacie na rynek 11,5 miliarda. Co to oznacza? Podwyżka inflacji, podwyżka stóp procentowych. I młodzi ludzie, młode małżeństwa za waszą nierozsądną politykę będą musiały zapłacić. A waszym podstawowym problemem jest to, że węgla nie da się dodrukować. Dziękuję. Dziękuję. Głos zabierze pan...